Witajcie zwolennicy ruchu na dwóch kółkach. Znajdujemy się przed pięknym obiektem Poznania, na który wydano mnóstwo kasy. Mamy też wspaniały monitoring, który można zobaczyć na tej ścianie pod zacnymi markami wielkich sieciówek. Tylko po co? Skoro ten monitoring, jak domniemam, no nie widziałem, gdzie on swoim zasięgiem zacnym dociera, patrzy mniej więcej na coś takiego. Czyżby chcieli ukraść lampy? Czyżby być może o tamte żółte pachołki? Albo dojdzie może do kolizji. No cóż, na parkingu podziemnym bardzo istotna rzecz. Ale do meritum. Jak widzimy, jest wspaniała tutaj konstrukcja, pewnie też za dobrych kilkanaście tysięcy, jak nie kilkadziesiąt, która ma chronić zacne rowery. No cóż, pod ochroną tych pięknych, cudownych rowerów, pod pięknym, cudownym daszkiem, jak to zawsze można sobie sprawdzić organoleptycznie. Otóż widzimy, że kamery już nie widać. No cóż, widać, ktoś miał w tym interes, żeby zbudować taką konstrukcję i zachęcić do monitorowanego parkingu podziemnego. Oczywiście monitorowany nie znaczy strzeżony. O czym już niejednokrotnie się pewnie właściciel różnej maści ruchomości przekonał, że to nie oznacza, że ktokolwiek za cokolwiek odpowiada. Jak widzicie, stoją sobie tutaj pięknie rowery, chodzą tutaj ludzie, a ja teraz sobie podejdę do jednego z tych rowerów i sobie pomajstruję, żeby go ukraść. No i próbuję go sobie ukraść. Czy ktoś reaguje? Nie. Podchodzę do kolejnego roweru, patrzę, czy można go ukraść. Ktokolwiek reaguje? Otóż nie. Ponieważ w tym miejscu, pomimo że to główne wejście do cudownej galerii Poznania, w żaden sposób nie jest chronione. Nawet nie ma tutaj ani jednej osoby z ochrony, która zadałaby sobie choć trochę trudu i przespacerowała wokół tego obiektu. Jeżeli masz jednoślad, lepiej nie jedź na zakupy do Poznani. Chyba że twój rower wygląda może tak. Jeżeli troszkę lepiej, lepiej nie. Ze niesłonecznego Poznania pod niestrzeżonej Poznani pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników jednośladów.